To ja idę pod tym hasłem. Nie przeciw zamykaniu wolnych mediów. Nie. Nie przeciw kradzieży radia. Nie. 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 Myślę, że nasz chwilowy niefart, nie chcę tego nazywać nieszczęściem, polega na tym, że spod ciepłego strumyczka wody z kranu dostaliśmy się pod wrzący strumień mściwego odwetu, niekiedy personalnego i niewybrednego. Dotyczy to przede wszystkim mediów. Mediów również publicznych. Władza zapomniała o tym, że te media to są media publiczne. To znaczy, że każda reforma, każda zmiana powinna się odbywać w asyście, w kontekście jakiejś dużej debaty publicznej, której zaniechano. Dziennikarze z oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich są przeciwni formie, w jakiej odbywają się te zmiany, bo one odbywają się w takiej formie zaskakującej. To jest trochę śmieszne, ale i trochę straszne. Ta straszność polega na tym, że pojawiło się sformułowanie media narodowe. Skąd my to znamy? To z daleka cuchnie narodowym socjalizmem. Brawo! Ja tego nie poznałem i nie mam zamiaru tego poznawać. Ja także. My wszyscy również nie. Czy mamy jakieś wyjście? Myślę, że rozdzieranie szat, załamywanie rąk i utyskiwanie niewiele tutaj zmieni. Natomiast mamy pewną tajną broń we Wrocławiu znaną. Może przyszła pora, by jej użyć, reaktywować się. Pamiętacie, kto skutecznie walczył z czerwonym ludem? Pomarańczowy Krasnal. A zatem pozostała nam jedyna alternatywa. Pomarańczowa. Może to być również pomarańczowy hydraulik, żeby zakręcić ten zawór nienawiści, ksenofobii, niechęci i balansowaniu na krawędzi prawa. Dzisiaj spotykamy się tutaj, ale jutro możemy zagrać w orkiestrze i to zagrać z wielkim przytupem. Być może damy tym... Będziemy grać codziennie. Być może damy tym solidnego klapsa tej trzyliterowej władzy w jej cztery rządne nowych stołków liter. Przepraszam. Innymi słowy, wkaczy kupę. Brawo! Przepraszam, tamty telewizor z kaczuszką proszę zabrać. Media publiczne, niepolityczne. Media publiczne, niepolityczne. Media publiczne, niepolityczne. Media publiczne, niepolityczne. Propaganda znaczy nuda. Ta reforma się nie uda. Propaganda znaczy nuda. Ta reforma się nie uda. Słuchajcie, Wrocław jest miastem kultury. Kultury 2016. Bo kultura to wszystko, co mamy. Stajmy w jej obronie. Stajmy dziś w obronie radia. Brońmy wolnej telewizji. Pokażmy, że jesteśmy twierdzą. Twierdzą obrony demokracji. Stajmy w obronie prawa przed barbarzyństwem. Przed atakiem na wolne media, przed atakiem w podstawy naszej demokracji. Pokażmy, że jesteśmy twierdzą. Pokażmy to na całą Polskę. Pokażmy to na całą Europę. Razem. Kultura to wszystko, co mamy. Stańmy w jej obronie. Państwo drodzy, jak tak na was patrzę, to się aż uśmiecham do siebie. W teatrze, w sztuce najważniejsza jest wspólnota. W teatrze, w sztuce
najważniejsza jest solidarność. Gdzieś wyczytałem wczoraj, że Komitet Obrony Demokracji to jest solidarność XXI wieku. Tak, to prawda. To prawda. Państwo swoją jasnością, swoim uśmiechem, swoją radością wspólnego obcowania przywracacie nam słowo solidarność. To jest bardzo, bardzo ważne. To jest bardzo, bardzo ważne, co Państwo robicie, ponieważ to słowo zostało nam zawłaszczone, jak wiele zresztą innych słów, jak słowo Polska, jak biało-czerwona flaga, jak ten znak. Wszystkie te rzeczy zostały nam zawłaszczone i musimy to odbić. Musimy przywrócić to polskiej wspólnocie. Bardzo ważne jest to, że nie ma wśród Państwa agresji. Bardzo ważne jest to, że jest tu uśmiech, radość i, tak jak już powiedziałem, wspólnota wzajemnego obcowania. Pilnujcie tego Państwo. Pilnujcie to, bo to jest strasznie ważne. My przez 25 lat zgubiliśmy społeczeństwo obywatelskie. Politycy różnych formacji zresztą nie zadbali o to, żeby takie społeczeństwo się stworzyło. Dlatego teraz mamy taki początek. To jest wielki, wielki początek tworzenia się w Polsce prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo Państwu dziękuję w imieniu organizatorów, że tu jesteście, bo to jest strasznie ważna wartość. Dziękuję bardzo. Wasze media, nasze piloty. 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 Trzymajmy się razem, razem, gdy chcą dzielić nas. Trzymajmy się razem, razem, gdy chcą dzielić nas. Jeszcze raz! Trzymajmy się razem, razem, gdy chcą dzielić nas. Kiedy nasza droga władza chce po nocach nam dogadać i pouczać nas. Kiedy nasza droga władza chce po nocach nam dogadać i pouczać nas. Starajmy się wszyscy, wszyscy patrzeć wokół nas. Starajmy się wszyscy, wszyscy patrzeć wokół nas. Jeszcze raz! Starajmy się wszyscy, wszyscy patrzeć wokół nas. I pilnować, by rządowi mieli tam, gdzie trzeba, głowy umierali nas. Słuchajcie, dajmy przykład prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego. By Polska stała się wartością wspólną dla nas wszystkich. By Polska była demokratyczna, prospołeczna i trzeźwa. Wolna, bezpieczna, uśmiechnięta. Dostatnia, rozwinięta i bystra. Przyjazna, postępowa. Oraz godna marzeń każdego z nas. Bez urojeń. Bez zakłamania. Obywatelska. Demokratyczna. Prawa. I wolna! Wolna Polska! Wolna Polska! Wolne media! Wolna Polska! Wolne